Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Dzisiaj odcinek, moi drodzy, krótki. No jeszcze dzisiaj muszę iść do pracy na 12-godzinną zmianę. Cały tydzień tak jadę i następny też będzie z lekkimi zmianami. Trudno, było trochę słabiej z materiałami w tym tygodniu. Myślę, że to się niebawem zmieni, no pewne rzeczy takie są, a nie inne. Moi drodzy, takie przemyślenie mi naszło, bo różnego materiału mam bardzo, bardzo wiele do zmontowania. Zresztą dzięki wam, nie ukrywam, podsyłacie mi różnego rodzaju ciekawostki. Jedna rzecz tak naprawdę w tym wszystkim jest taka niepokojąca. Już tłumaczę. Dużo jest materiałów o rzeczywistości, która nas otacza, co się dzieje, i przeważnie są to materiały czy z Twittera, czy z Facebooka, czy z TikToka. I zwracamy oczywiście uwagę na komentarze. I wiecie co? Co do tych ludzi komentujących. Ja wam opowiem taką historię ze swojego życia. Lata temu pracowałem w zakładach przetwórstwa mięsnego, potężne zakłady. I do tych zakładów codziennie przywożono około 5-6 tysięcy owiec. I te owce były tak z tych samochodów wypędzane do czystych zagród. Tam miały czystą słomę, podawaną paszę, oczywiście w minimalnych ilościach, podawaną wodę. Dbano, żeby tam było elegancko, czyściutko, żeby się nie stresowały. I później one przechodziły takim tunelem. I później przechodziły do następnego takiego transportera, gdzie one już same nie szły, tylko były tak lekko unoszone i pasy je wciągały w taką dziurę. One nie widziały, co jest za tą dziurą, bo tam była taka kurtyna. A za tą kurtyną stał gościu, który miał taki, można powiedzieć, sprzęt, gdzie tutaj do karku przystawiane takie były dwa bolce i napięcie elektryczne paraliżowało te owce. Następnie jeden z gości po prostu podcinał tym owcom gardło i za nogę były przewieszane na hak i później się tak wykrwawiały i sobie jechały już do dalszej obróbki. Po co ja to mówię? Niektórych może to zszokować. Otóż po to mówię, moi drodzy szanowni, żeby do niektórych dotarło, że mimo wszystko, że tak jest niby fajnie, niby czysto, niby jest dostępne to jedzenie i ta woda i tak dalej, ale wszystko to jest tak skonstruowane i tworzone, żeby wprowadzić do tego tunelu, z którego już nie ma tak naprawdę odwrotu, gdzie nawet nie będziecie mogli nogami przebierać i idzie to wszystko w kierunku tej kurtyny, za którą stoi gościu z tym elektrycznym ogłuszaczem. I wiecie co? Jest jedna rzecz. Tych owce było 5 tysięcy na przykład w tych zagrodach. I był tylko jeden pracownik. Wiecie co by było, gdyby te 5 tysięcy owiec na tego jednego pracownika ruszyło? No właśnie. Nic by z tym nie zrobił. A wiecie czego one się bały? Foliowego worka, którym on machał i szeleścił. Jeden człowiek ogarniał 5 tysięcy owiec. Tak, moi drodzy. Myślę, że dałem co niektórym do zrozumienia, prawda? No właśnie. A teraz przejdźmy do materiałów. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałem wam przekazać, jest to istotny temat i on był poruszany na moim kanale. Pamiętacie, jak ja wspominałem o takiej stronie stop482.pl? Zapewne pamiętacie. I wspominałem o mące, która jest dostarczana do różnego rodzaju marketów, z hipermarketów, supermarketów. Teraz nagle, moi drodzy, RMF. Lidl z pilnym komunikatem. Klienci proszeni o zwrot produktu. Ze sklepów sieci Lidl wycofano 3 partie produktu, który większość Polaków ma w swoich domach. W jednej z mąk, no właśnie, wykryto przekroczony dopuszczalny poziom ochratoksyny. A co może stanowić zagrożenie? Producent nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. Przekazała sieć Lidl. Klienci proszeni są o dokonanie zwrotu. To jest ciekawe, moi drodzy, że my tu na takim niszowym kanale o tych rzeczach opowiadamy i nagle za niecałe 2 tygodnie już się temat rozpędza. Przypadek?
Moi drodzy, tu nie ma przypadków. Po prostu należy szukać, być dociekliwym. Pamiętajcie o stronie stop482.pl i będziecie na bieżąco, jeżeli chodzi o tematy żywnościowe i tym, co nam pompują do naszego kraju. Moi drodzy, tutaj tematy jeszcze okołorolnicze. To jest tak naprawdę materiał przesłany od kolegi rolnika. Powiedzcie mi, jak wygląda fabryka ładowarek w Stalowej Woli? No nie wygląda. A jak wygląda fabryka w Ostrówku? No nie wygląda. Moi drodzy, rolnicy w naszym kraju tak naprawdę są skazani na zaopatrywanie się w sprzęt zachodni. Po co ja to mówię? Otóż na waszych ekranach w tej chwili to jest elektrozawór rozdzielacza hydraulicznego. Bardzo mała część tak naprawdę. Część, która kosztuje w zamienniku 3219 zł 72 grosze. W oryginale podpowiem 5000, sprawdzałem to w serwisie. Nie powiem jakiej to firmy, mogę tylko powiedzieć, że francuskiej. Tak. I zobaczcie jedną rzecz. Mówią nam, że rolnicy dostają dopłaty, że to, że tamto. Jedna taka mała tak naprawdę część, taki majątek kosztuje, oczywiście ktoś jeszcze musi to przyjechać wymienić. O tym się nie mówi. Jednocześnie próbuje się rolników takim czy innym sposobem zniszczyć. Zniszczyli nas przemysł maszyn rolniczych, zniszczyli nasz przemysł przetwórczy. Co dalej? I tutaj cały czas nam wmawiają, że jest zacofanie na wschodzie Europy. Ja wam coś pokażę. Oczywiście ja wiem, że zaraz się odpalą niektórzy, że jestem ruska onuca. Skoro tak twierdzą, to niechaj będzie. Ale ja wam pokażę materiał z targów sprzętu rolniczego. I zobaczcie, jaka to jest marka. Итак, мы начинаем наши мини-обзоры техники, которые бренд «Беларусь Тракторс» представил в Москве на выставке «Агросалон 2024». Вашему вниманию трактор, который, между прочим, впервые покинул пределы Республики Беларусь для того, чтобы быть представленным широкой публике в Москве. «Беларусь-33». Тут есть характеристика этого сильника, сильник «Вейхай». 326 koni. Najważniejsze tu jest jeszcze przekładnia w tym sprzęcie. Przekładnia CVT. Rolnicy wiedzą, o co chodzi. Zresztą myślę, że ci, którzy Toyoty mają i innego rodzaju nowoczesne samochody, też wiedzą, o co chodzi. To jest zamontowane w tym białoruskim traktorze. Moi drodzy, i po co ja to mówię? Ja chciałbym się zapytać, moi drodzy, gdzie jest Ursus? Gdzie jest fabryka maszyn żniwnych? W Kutnie? W Płocku? No nie ma. No właśnie. A tutaj, moi drodzy, na tej zacofanej tak zwanej Białorusi, gdzie dyktator rządzi, wprowadzają nowinki techniczne, rozpędzają swój przemysł, jeżeli chodzi o maszyny rolnicze. I ja wiem, że może to nie jest tak perfekcyjne jak te niemieckie Fenty czy inne John Deere, ale jest ich własne. U nas nie ma nic. I taki rolnik musi płacić po 3000 zł za jeden elektrozaworek do swojej maszyny, bo sprzęt nie pojedzie. A gdyby było w Polsce, to po pierwsze byłoby nasze, pieniądze by zostawały w Polsce i polski przemysł by zarabiał. Ale nikt o tym nie mówi, bo o tym niedobra jest mówić. Moi drodzy, dzisiaj taki program o rolnictwie, można powiedzieć, ale to tak naprawdę wszystko, co nas otacza, jest związane z rolnictwem. A ja chciałem wam pokazać to, o czym mówiłem już wcześniej, to, co sygnalizowałem już wcześniej, moi drodzy, tam, gdzie podawałem linki do Parlamentu Europejskiego, to już się dzieje. To jest z portalu Ceny Rolnicze. Umowa z Mercosurem bliżej niż kiedykolwiek. Potężny cios wymierzony w unijne rolnictwo. I to jest ta pani po lewej stronie, która podobno dba, żeby w Unii wszystko było jak się należy. No powiem uczciwie,
von der Leyen kłamie jak z nut. Gówno prawda, to przy niej to jest małe miki tak naprawdę. Ale co tu jest napisane w tym artykule? Chciałbym się skupić na najistotniejszej rzeczy. Umowa handlowa, która stworzyłaby rynek liczący 800 milionów ludzi, odpowiadający za 1/5 światowego PKB i zniosłaby cła na towary od wołowiny po samochody, jest najwyższym priorytetem dla von der Leyen i jej ojczyzny Niemiec. To jest z portalu Politico zaczerpnięty cytat. Moi drodzy, oczywiście ja ten artykuł podlinkuję, żeby każdy mógł się z nim zapoznać. Pamiętacie, jak o tym mówiłem? Oczywiście, że pamiętacie. Niszczone jest rolnictwo w Europie. Pytanie, dlaczego? No, moi drodzy, jak myślicie, po co został wymyślony, bo ja uważam, że to jest sztucznie wymyślony problem pod tytułem kryzys migracyjny. No, żeby się pozbyć ludzi z tamtych terenów. Ale po co? Ja wam pokażę. African Humid Period, czyli to jest, można powiedzieć, zwiększenie wilgotności na Saharze. To jest rzadki widok. Otóż 10 tysięcy lat temu był podobny okres. Wtedy Sahara była zielona, nawodniona i zamieszkana. Jeśli powtórzy się African Humid Period, będzie można uprawiać rolniczo ogromne tereny, moi drodzy. I nie zmienimy tego, iż biegun Ziemi zmienia położenie, a jeżeli on zmienia położenie, to zmienia się oś obrotu Ziemi. Zmiana osi powoduje zmianę klimatu, dlatego też, ale nie z powodu działalności człowieka, nastąpi pewne African Humid Period. W związku z powyższym trzeba mieć jakieś, powiedzmy, środki ostrożności zaradcze w związku z tym, bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to ci ludzie z Afryki, chodzi mi, zaczną przechodzić na nasze tereny. Dlaczego? Dlatego, że komuś zależy na tym, żeby te tereny sobie po prostu wziąć i za 10-15 lat może zacząć tam uprawiać rolnictwo. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Oczywiście ja wiem, że to brzmi jak teoria spiskowa, ale wszystko, co się do tej pory wydarzyło, jest uznawane jako teoria spiskowa. Czyż nie? Moi drodzy, to by było tyle na dziś. Tak, ja wiem, materiał krótki, no ale ja też nie jestem na baterię. Tak. Chciałem jutro zaprosić was na 20 na live z udziałem Marcina Bustowskiego, którego doskonale znacie, który jest mocno zaangażowany w tematy powodziowe w Jeleniej Górze, który jest mocno zaangażowany w temat ujawniania, jak to oczyszczalnia ścieków została zaniedbana i ścieki w dalszym ciągu płyną do rzeki. Dodatkowo dołączy do naszej rozmowy Gaździna Sporonina, która swoim chemicznym doświadczeniem wyjaśni nam, jakie zagrożenia są z tym wszystkim związane. Bo to, co mówią mainstreamy, to jest tak naprawdę małe miki, to, co tak naprawdę zagraża. A żeby nie było tak smutno, to oczywiście suchar. Moi drodzy, a tak naprawdę suchar, którego napisało samo życie. Otóż fotel, którego używam w swoim studio, no zdarzyło się jak się zdarzyło, ta podstawa rozgwiazda, gdzie są tam te kółka, jedna z nóg pękła. Zamówiłem nową, metalową, solidną, bo ja też taki chłop, jak to się mówi, nie od macochy, niech już będzie. Ta poprzednia była plastikowa, no taki design. No i pan kurier przyjechał w dniu wczorajszym w godzinach porannych, ale ja już spałem po pracy. No i później zbulwersowany mówię do żony, mówię, to on jest niepoważny, mówię, po co to przywozić paczki, jak wszyscy normalni ludzie są w pracy. Żona tak patrzy na mnie i mówi tak, słuchaj, ale on był właśnie w pracy. Tak, moi drodzy, i suchar, którego napisało samo życie. To tak na zakończenie. Moi drodzy, komu się podobało, to poproszę o lajka. Pamiętajcie o subskrypcji i puknijcie mnie tam w dzwoneczek. Oczywiście, żeby was nic nie ominęło. Za dzisiaj dziękuję, dobrego dnia życzę. No i pamiętajcie o jutrzejszym live'ie z Marcinem Bustowskim i Gaździną z Poronina, bo będą ciekawe rzeczy, których nie można pominąć. Dobrego dnia. Hej.